Zasubskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać najnowsze komentarze zarządów spółek giełdowych, analityków i ekspertów inwestycyjnych. Partnerem programu jest spółka M-Food S.A., największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata, a także spółka Plantware S.A., wiodący producent wyrobów drewnianych w Polsce. Drewniane zegarki, okulary, biżuteria. To ciekawa teza faktycznie, ale w poprzednich latach, na wstępie trzeba powiedzieć, że debiut bardzo długo wyczekiwany, bo wiele lat te zapowiedzi były, także na pewno fajnie, że tak duża spółka, bo jednak ponad półmiliardowa wycena zobowiązuje do tego, żeby więksi inwestorzy też mogli spółką się zainteresować. Ciekawy wątek faktycznie z tym przejęciem, no na pewno znowu wrócą tematy tencentowe, chińskie. Obowiązki wezwań na głównym rynku są, zaczniemy patrzeć na średnie ceny, 3-miesięczne, 6-miesięczne, squeeze-outy i tak dalej. Natomiast no przede wszystkim spółka jest chyba bardzo blisko premiery Silent Hilla, no według plotek sklepowych, nawet nie branżowych, no bo na różnych Amazonach, sklepach internetowych data luty już gdzieś tam się przejawiała kilkukrotnie, także wydaje się, że o ile te placeholdery w sklepach często, jeżeli to jest grudzień danego roku, no to można powiedzieć, że jest to faktyczny placeholder, ale jeżeli ta data jest inna niż grudzień, w tym przypadku luty, daje to do myślenia, czy to może być tak blisko, więc to się wydaje trochę realne, więc na pewno ciekawe, ale mnie tak nawet też prywatnie bardzo ciekawi, co się dzieje w drugim najważniejszym projekcie, czyli w projekcie robionym dla Private Division, no bo to jest projekt, w którym Bluebird ma własne IP i to nowe IP, także tutaj myślę, że potencjał będzie większy, a rynek wydaje się zapomniał o tym projekcie kompletnie, także na pewno dużo przed nami w tym roku ciekawych newsów na spółce. Bluebird tak samo jak CD Projekt podkreśla to od lat, że chce być niezależnym. No i tak szczerze, gdyby nie chciał być niezależnym, to pewnie byłby w grupie Konami już i to nie ciężko wydedukować to, że była taka opcja na stole, no bo partnersko było najbliżej do takiej umowy też kapitałowej, no bo po prostu zawsze lepiej jest zlecać grę u siebie w rodzinie, więc jakby tutaj na pewno to była jedna z możliwych ścieżek. Także tutaj chyba jasny cel, faktycznie niezależność i giełda jest chyba dobrym miejscem, żeby to robić, więc pewnie szansa dla funduszy większych, żeby teraz zainteresować się spółką i wejść do akcjonariatu tego rozproszonego. Moim zdaniem ma rację, bo w tej spółce rozwojowej jest to istotne. W sensie dla mnie byłby to sygnał, że nie ma nowych projektów ciekawych na rynku, a tu na pewno Piotrek na to nie narzeka. Wydaje mi się, że nawet że w zeszłym roku padła jakaś szansa, że nie była ta dywidenda wykluczona, chociaż ja nie traktowałem tego poważnie. Natomiast na przykładzie Creepy Jara, który wypłacił dywidendę, to był sygnał, że spółka nie chce się skalować, no bo zarabia więcej pieniędzy niż potrzebuje, więc to w tym modelu rozwojowym wręcz bym powiedział, że to nie jest mile widziane i tutaj patrząc po kolejnych projektach, dotacjach, to ostatnia ta ponad 20-milionowa dotacja już podpisana, wydaje się, że tutaj reinwestycje pełną parą i jakby wypłacanie jakiejś tam symbolicznej dywidendy myślę, że nic nie zmieni, a też pewnie insiderzy nie potrzebują tych pieniędzy tu i teraz. No, najprostsze pytanie analityków często, czy detalu to są, jaki jest CAPEX, jaka dywidenda, to takie trochę top 3 pytania, albo kiedy przenosiny na główny parkiet, tak? Czy się inwestorzy zagraniczni interesują, więc chyba tak trochę przyśmiewczo, to są takie podstawowe pytania do odkreślenia z listy, gdzie się zadaje zazwyczaj na czatach, na webinarach. Mnie cieszą przede wszystkim jako akcjonariusza jednak ciągle od długoterminowego, mogę powiedzieć, bo w sumie w każdych ostatnich latach byłem zaangażowany w Bluebira. To wzrost średnich obrotów, bo tutaj naprawdę to już są kilkaset tysięcy obrotów średnio w tysiącach złotych. I to jest na pewno aspekt, który pozwoli szybko przejść do indeksu SWIG80 po przejściu na główny. Mi się wydaje, że rewizja jest możliwa indeksu tak zwana nadzwyczajna, czyli nie będzie trzeba czekać do kwartalnych, czyli trochę to, co się wydarzyło z Murapolem po wejściu na giełdę. A patrząc na perspektywy polskiej giełdy małych i średnich spółek, no ja tu jestem bardzo optymistycznie nastawiony i pomimo tego, że do game devu sentyment jest ogólnie bardzo kiepski, czerwony kolor ciągle dominuje, to bycie w tym indeksie SWIG80 moim zdaniem daje szansę popłynięcia na tej fali funduszowej, no bo jeżeli do tych polskich misiów w cudzysłowie płyną pieniądze Kowalskich, no to one muszą inwestować głównie w tym indeksie. Także mi się wydaje, że
wraz z indeksem spółka powinna po prostu też z rynkiem rosnąć, a na New Connectie wiemy, że ta korelacja była żadna. MC Index, SWIG i NWIG to były oderwane od kompletnie dwie rzeki. No przede wszystkim czekamy na Silent Hill, ale to wszyscy wiedzą, natomiast moim zdaniem na pewno pierwsze materiały z gry dla Private Division. To jest jakby aż niesamowite, że jeszcze nic nie wyciekło. Ja tylko przypomnę, że projekt został podpisany jeszcze przed wejściem Tencenta, zaraz przed co prawda, ale i przed, no tu już ładnych kilka kwartałów upłynęło, więc to nie jest jakaś ogromna gra, jest duża, więc wydaje się, że ta gra jest w zaawansowanym etapie. No i pytanie, nawet gdyby miała być wydawana w przyszłym roku, no to jakiś marketing, jakiś teaser, karta na Steamie. Ja tutaj liczę na to, bo tutaj to jest na pewno coś kalorycznego, wartego, dużo ważącego w wycenie. No i taka gwiazdeczka, no na pewno coś o tych projektach galaktycznych, czyli pewnie coś o Star Treku też fajnie byłoby się dowiedzieć. Także naprawdę tych asów w rękawie może być kilka. No a wiemy, że no faktycznie Piotrek zawsze ma coś jeszcze kolejnego w rękawie, także te kolejne projekty, patrząc na track record tych też hollywoodzkich IP, trzymam kciuki, żeby faktycznie też jakieś filmowe IP kolejne się pojawiły lub ujawniły we spółce. Partnerem programu jest spółka M-Food SA, największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata, a także spółka Plantware SA, wiodący producent wyrobów drewnianych w Polsce. Drewniane zegarki, okulary, biżuteria,